Pomyślcie, czy wyobraźcie sobie, że jesteście autorem jakiegoś tytułu, tworzycie własny świat, postacie, fabułę i tak dalej. Lata mijają, a tytuł zyskuje na popularności i całe wasze uniwersum również rośnie. Pomysłów na serię wam nie brakuje, ale możecie odczuć zmęczenie serią, a na pewno na waszym ciele odbijają się lata tworzenia. Zdrowie podupada i postanawiacie wszystko skracać w miarę możliwości. Problemem jest wasza kreatywność i chęć realizacji nowych pomysłów, ale musicie chodzić na kompromisy. I mógłbym się tak rozwodzić, ale nazywam się Kapelusznik i witam was w świecie, w jakich warunkach tworzy Eiichiro Oda. Po lekko przy długim wstępie chciałbym zaprosić was do filmu, w którym omówimy sobie, jakie problemy zagwozdki z mangą oraz jej tworzeniem ma autor One Piece'a. Zacznijmy sobie może od wyjaśnienia, czym jest paradoks i dlaczego nazwałem pewne zjawisko paradoksem Ody, a potem rozłożymy sobie całą problematykę i tematykę na czynniki pierwsze oraz postaram się je poddać ocenie. Zatem czas na definicję z Wikipedii. Paradoks to twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących lub sprzecznych wniosków. Sprzeczność ta może być wynikiem błędów w sformułowaniu twierdzenia, przyjęciu błędnych założeń, a może też być sprzecznością pozorną, czyli sprzecznością z tak zwanym zdrowym rozsądkiem. Jak mamy to rozumieć i jak ma się to do Ody? W przełożeniu na bardziej ludzki język paradoks jest swego rodzaju sprzecznością, która wystąpiła. Przykładowo istnieje paradoks kłamcy, gdzie kłamca zaczyna jednocześnie mówić prawdę, ale i dalej kłamie. Natomiast paradoksem Ody nazwałem to, o czym mówiłem we wstępie, czyli autor mangi One Piece jest przygnieciony własnym geniuszem i to, w jakich warunkach tworzy własne dzieło. Mam stricte na myśli to, że jest zmuszony on podejmować trudne decyzje względem swojego dzieła cały czas. Musi decydować, co nam pokazać jako czytelnikom, a co pominąć w swojej historii. Przecież Oda po tym skipie słynie z tego, że daje bardzo dużo wydarzeń off-panel. Przykładowo większość walki Franki vs. Sasaki działa się poza kadrami, a znalazł panele na pokazanie takiego pokera z załogi Kaido w akcji. Co nam to uświadamia? No, że poza tym, iż jest człowiekiem i goni go czas oraz zdrowie, do czego zaraz przejdziemy, ma on natłok pomysłów w głowie. Tworzy One Piece ponad 20 lat i sam lub z edytorami rozstrzyga, które pomysły chce zrealizować. Poza tym, non-stop coś nowego może mu przychodzić do głowy i wyobraźcie sobie rezygnować z tego wszystkiego. Ewentualnie zapisać w zeszytach dla potomnych lub w formie ciekawostki. Momentami niezdecydowanie Ody w decyzjach fabularnych naprawdę przelewa się na papier. W końcu warto zauważyć, ile bardzo ważnych wydarzeń dla samego świata One Piece nie widzieliśmy. Jak chociażby rewanżowej wojny piratów Białobrodego z Czarnobrodym, Akainu kontra Kuza na Bank Hazard, wjazdu piratów Czarnobrodego na Baltigo i takich wydarzeń z kieszeni można wyciągać całą masę. To wszystko, co teraz przytoczyłem, łączy się z tym, co mówiłem o czasie i zdrowiu. Oda od lat powtarza o końcu mangi w 5 lat, czy skracaniu mangi, jak na przykład to, że Green Beat oraz Dressrosa miały być osobnymi arkami, lub gdyby Oda chciał narysować wszystko, co chciał podczas bitwy na Marineford, każdy rozdział by miał ze 50 stron. Czyli widzimy, że nasz geniusz wyraźnie na swój sposób się spieszy z zakończeniem prac nad swoim dziełem. Jak wiemy, Oda już od dłuższego czasu ma narzucone przerwy przez wydawnictwo, żeby się nie przepracował. Z tego co wiem, wylądował właśnie kiedyś w szpitalu z powodu nadmiernej pracy. Nie licząc tego, to jego uniwersum ma już ponad 20 lat. To jego uniwersum jest najlepiej sprzedającą się mangą w historii. Jest mega popularnym tytułem w samej Japonii i coraz bardziej na zachodzie. Posiada SBS-y, One Piece Magazine, zaczynają wychodzić nowelki, nadchodzi seria live action i wiele, wiele więcej. Tylko wypadałoby wreszcie skończyć pierwowzór, o czym sam autor oraz jego asystenci mówią od dawna. Chęć zakończenia i przyspieszenia fabuły najpewniej wzięła się od problemów zdrowotnych oraz przepracowania. Natomiast dodałbym do tego, że Oda ewentualnie mógł się trochę zmęczyć One Piece'em. To jednak jest dzieło jego życia, a tak stary jeszcze nie jest, więc chęć do życia spokojnej starości dla rodziny też w głowie może mu siedzieć.
Także spinając to wszystko jedną klamrą, paradoksem Ody nazywam niezdecydowanie przy wyborze decyzji fabularnych przez Odę przy uwzględnieniu różnych czynników, jak jego problemy zdrowotne, chęć przyspieszenia zakończenia mangi, natłoku pomysłów w głowie, czy ustalonych od dawna pewnych punktów fabularnych. O tym nie mówiłem, ale jeszcze do tego wrócimy. Generalnie to jest ta sprzeczność, że mógłby pokazać coś fajniejszego oraz ciekawszego, a poszło off panel, gdzie jednocześnie Oda w rozdziałach potrafi jakieś pierdoły przekazać, pokazać czy wydłużyć wątek, a jednocześnie powtarzając co roku, iż chce skończyć One Piece'a w 5 lat. Mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi. Niektóre rzeczy specjalnie powtórzę kilka razy, by wszystko było jasne. I tym sposobem kończymy pierwszą część filmu. Oda nie ulega wątpliwości, że jest geniuszem. Stworzył spójne i logiczne uniwersum po ponad 2 dekadach tworzenia, ponad 1000 różnorodnych postaci i nadal ma pomysły na nowe, mnóstwo poruszających backstory i masa przekazów oraz motywów w całej serii. Wiele szczegółów, gier słownych, unikatowych lokacji i w miarę sprawny i spójny system mocy w postaci haki oraz owoców itd. itd. Na względzie trzeba mieć to, że nie jest człowiekiem nieomylnym. On też popełnia błędy i nie wszystko, co stworzył, musi się nam podobać. Czytałem kiedyś masę wywiadów z Odą i tam był jeden z 1999 roku, gdzie Goda powiedział, że wie, jak zakończenie serii będzie wyglądać, a ostatni ark odbędzie się jako wielka wojna, która ogarnie cały świat. Reasumując, Eiichiro wie, jak skończyć i przypuszczam, że ma nawet przygotowane poszczególne punkty fabularne, tylko teraz trzeba je połączyć przysłowiowymi kropkami razem. Do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że kiedyś mniej, a obecnie coraz więcej rzeczy One Piece mi się nie podoba i nie zamierzam tego ukrywać. Aczkolwiek do oceny jeszcze przejdziemy, stricte mam na myśli to, że paradoks Ody może być dla niego samego szkodliwy. Oda niektóre rzeczy we własnym dziele mógł zrobić lepiej. Nie mówię tego, bo chcę go krytykować, a mówię, bo chcę, by jego dzieło było jeszcze lepsze. Oczywiście, to nadal jest tylko i aż moje zdanie. Jednakowoż, moim podstawowym zarzutem do całej serii jest mała umieralność postaci, która zwłaszcza daje o sobie znać mocno podczas całej wojny na Wano. Przed timeskipem to chyba postacie umierały tylko podczas backstory i trzeba było czekać do Ace'a oraz Białobrodego. Wiem, co teraz powiecie, iż nasz ulubiony autor nie lubi zabijać postaci, ponieważ zawsze chce im dać coś do roboty, co owszem robi rewelacyjnie. Przykładem jest Bellamy, o którym zresztą zrobiłem film. Poza tym jest on autorem swojego dzieła i ma prawo prowadzić historię jak chce. Ale czy to oznacza, iż mam wszystkiemu przyklaskiwać? No moim zdaniem całkowicie nie. Jako czytelnik jednak powinienem mieć własne wyrobione zdanie tego, co czytam lub oglądam. Dlatego tym akcentem myślę, że całą problematykę wyjaśniłem i przejdźmy sobie już stricte do tego, jak to się ma do całego paradoksu oraz bardziej aktualnych przykładów. Czy uważacie, że geniusza może przynieść jego własny geniusz? Cóż, ja jak najbardziej odpowiem twierdząco. Oda to nadal tylko człowiek i też może się pomylić, pogubić, coś zrobić źle. To też jest przykład, który wpływa na jego decyzję, co przelewa na papier i ogólnie bardziej pasuje do pierwszej części filmu, ale znalazł się tutaj nie bez powodu. One Piece to supermasywny uniwersum, w którym pan Oda może zadecydować, czy dany wątek może być właśnie krótszy lub dłuższy, chociaż on słynie z przedłużania akcji do bólu, czym właśnie była Dressrosa. Wielu ludzi porzuciło serię na tym arku, gdyż był zbyt długi oraz męczący w odbiorze. I patrząc na przebieg następnych arków, Oda po części wyciągnął lekcję, lecz widać było, że przy akcji z Doflamingo chciał po prostu za dużo naraz. Jak mówiłem wcześniej, Oda sam sobie może zaszkodzić. Nie stricte sobie personalnie, ale właśnie swojemu tytułowi. I dlatego użyłem tego przykładu w tej części filmu, gdyż nie tylko zdrowie czy natłok pomysłów może doprowadzić do ewentualnych błędnych decyzji. Jak widzicie, nazwany przeze mnie paradoks Eiichiro Ody jest bardzo złożonym i skomplikowanym zjawiskiem, na który wpływ ma wiele czynników.
Całą problematyką jest to, że One Piece jest super i kocham tę serię, a jednocześnie nie jest tytułem idealnym i posiada wady, a autor potrafi się pomylić. To wszystko da się oczywiście usprawiedliwić na wiele sposobów, przecież kwestia jego słabszego zdrowia powoduje, że nam przyspiesza serce i chcemy dać jego dużo zdrowia. Może przez takie czynniki bardziej przymykamy oczy na trochę bardziej kiepskie decyzje Ody. Przecież na samym Wano bitwa w stolicy, czy walka Big Mom z Kaido, czy pojedynek Perospero z Carrot i Wandom poszły off panel. I to bardziej wynika z tego, że Oda przyspiesza fabułę, a zarazem co chwila ktoś wstaje podczas samej bitwy jak Kiemon, czy też wątek Ice Oni się dłużył i tak dalej. Gdzie jednocześnie Oda skraca, to jednocześnie wydłuża. I ciężko nie traktować tego wszystkiego jako błędu oraz sprzeczności, które zarazem łatwo usprawiedliwić. Teraz mam nadzieję, że widzicie bardziej, o co się rozbiega w całym paradoksie. Chodzi o te wszystkie sprzeczności występujące obok siebie zarazem, których kiedyś było zdecydowanie mniej, a im dalej w Wano, tym jest ich więcej. Zauważmy, że lata pracy Ody się na nim odbiły i na jego piórze. W tym filmie przy jednym punkcie mógłbym się rozwodzić w nieskończoność, ponieważ temat jest bardzo głęboki, ale chcę w jak najprostszy sposób do Was dotrzeć. I pragnę, żebyście sami też wyciągnęli jakieś wnioski. Jak mówiłem, istnieją formy usprawiedliwiające dziwne lub błędne decyzje autora. Pamiętajmy, że niekoniecznie musicie się zgadzać z podawanymi przeze mnie przykładami, a dla jeszcze innych, mocne strony Ody będą wadami. Ile ludzi, tyle opinii. Natomiast mimo wszelakich sprzeczności i możliwych usprawiedliwień nie powinniśmy, przynajmniej dla mnie, być na siłę wyrozumiali i otwarcie mówmy, że coś jest słabe, a coś jest dobre. Autor JoJo też już pisze szmat czasu swoje historie, nie ma przerw zdrowotnych i jest dużo starszy od Ody. U niego nie istnieją takie sprzeczności jak u Eiichiro. Jednakowoż to, co tutaj mówię, prawdopodobnie dotyczy w mniejszym lub większym stopniu większości autorów piszących swoje dzieła latami. Aczkolwiek Oda, mam wrażenie, że jest specyficznym wyjątkiem, który utknął między młotem a kowadłem. Widać chęci i pasję do tytułu po wielu latach tworzenia. Brak niezdecydowania momentami na panelach dobrze świadczy, mimo tego, iż mówiłem o ewentualnym zmęczeniu tytułem, ale czuć wewnętrzną walkę między chęcią skończenia i skracaniem wątków, a realizacją nowych pomysłów i przedłużaniem wątków. Tak samo walka między zdrowiem, a pokazaniem czytelnikom nowych rozdziałów. Tym oto wszystkim jest paradoks Eiichiro Ody. Ja byłem Kapelusznik, dziękuję serdecznie wszystkim za wysłuchanie. To był oto mój pierwszy większy projekt, piszcie w komentarzach swoje opinie. Jeżeli dobiliście do końca, napiszcie słowo paradoks. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli się film spodobał. I do zobaczenia w następnych materiałach.